Zamek w Toszku to jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych w województwie śląskim. Obiekt doczeka się ukończenia kolejnej ważnej i przyszłościowej inwestycji. Niedawno zakończył się remont bastei i alkowy w toszeckim zamku. Ten rok, mimo że jest bardzo trudnym rokiem dla nas wszystkich, obfitował w rewitalizację, jak pani dobrze powiedziała, i remonty. Udało nam się pozyskać środki z Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i zrealizowaliśmy drugą część dużego projektu. W zeszłym roku remont osuniętego muru, a w tym roku druga część, czyli basteja. Basteja była dość mocno spękana i groziła pewnym awariom i powiedzmy jakimś tam katastrofom budowlanym, a przede wszystkim degradacji wspaniałej pamiątki, jakim jest tutaj ta część zamku. Basteja budowana na planie półkola, wieloboku lub podkowy, wysunięta przed mur obronny, była stanowiskiem ogniowym artylerii blokującym dostęp do kurtyny. Pozwalała na prowadzenie ognia skrzydłowego wzdłuż fosy. Wyremontowana basteja przygotowywana będzie w celu udostępnienia turystom. Stanie się ona kolejną nową atrakcją wzbogacającą ofertę zamku. Będzie to w przyszłym roku, myślę, kolejna atrakcja na mapie naszego zamku toszeckiego do zwiedzania przez turystów. To nie jedyne prace, które w ostatnim czasie były prowadzone na terenie toszeckiego zamku. Również alkowa, która teraz już jest, oprócz tego, że ten fragment muru jest bardzo ładny, to jest również bezpieczny i umożliwia również wejście do środka. Jest to takie miejsce nieformalnie owiane już taką legendą i tajemnicą, również poniekąd i nazwane alkową miłosną. Tak, w tym roku również udało nam się, po wielu latach w sumie, zrewitalizować, można powiedzieć, parkiety zamkowe, wszystkie, które do tej pory były w lepszym czy gorszym stanie, a jest to ponad 500 metrów kwadratowych. Wyremontowaliśmy parkiet w bibliotece, czytelni, w sali posadowskiej i w sali peterswalskiej. Tu również otrzymaliśmy duże wsparcie, w prawie 50%, tym razem od Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W planach są już kolejne prace, które rozmaicą teren zamku. Jak co roku chcielibyśmy zrobić to jak najszybciej i wszystko, ale z braku czasu, a przede wszystkim środków finansowych, realizujemy to powoli i systematycznie. W przyszłym roku mamy plany wyremontować budynek administracji, czyli budynek burgrabiego i przyległe mury do tego budynku, ponieważ one również wymagają już takiej solidnego remontu. Warto dodać, że koszt renowacji bastei to kwota ponad 74 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków to kwota blisko 54 tysięcy złotych. Pandemia koronawirusa zmusiła do odwołania wielu wydarzeń kulturalnych. W corocznym okresie świątecznym zamek w Toszku ogarniała magia świąt. Niestety, w tym roku wszystkie cykliczne wydarzenia musiały zostać odwołane. Jednak wychodząc naprzeciw, konkursy odbędą się jednak w innej formule. I mimo tej pandemii my oczywiście działamy, pracujemy i chcemy zaprezentować rodzicom, mieszkańcom Toszka i całej naszej gminy dorobek działalności na przykład sekcji zainteresowań. Każda z naszych sekcji zaprezentuje się w krótkim, świątecznym wykonaniu. Nasi słuchacze i oglądający będą mogli zobaczyć nasze dzieci na stronach naszej strony internetowej oraz Facebooka zamkowego, do którego bardzo serdecznie zapraszamy. Mimo iż niestety w tym roku nie zorganizujemy naszego konkursu na potrawę świąteczną i pięknie udekorowane piernik, mieszkańcy Toszka wysyłają do nas filmiki i zdjęcia z dekorowania pierników, z gotowania potraw świątecznych, za co bardzo serdecznie dziękujemy, bo to znaczy, że ta impreza cieszyła się dużą popularnością i na pewno, jeżeli w przyszłym roku będzie taka możliwość, na pewno zorganizujemy dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Toszek ten konkurs. Również na okres ferii zamek w Toszku nie pozostawi najmłodszych mieszkańców gminy.
Proszę Państwa, my także ferie zimowe będziemy organizować. Niestety nie będą one odbywały się tak jak co roku, ale zdalnie, czyli także strona internetowa czy Facebook zamkowy będzie zapraszał dzieci na warsztaty. Będą warsztaty plastyczne, teatralne, będą warsztaty muzyczne, będą też spektakle teatralne w wykonaniu naszego teatru Déjà Vu i naszego zaprzyjaźnionego teatru ze szkoły podstawowej w Paczynie. Jesteśmy, funkcjonujemy i mamy nadzieję, że w nowym roku będzie lepiej. Pandemia nie przeszkadza także młodym artystom i już niebawem wezmą udział w konkursie. Zespół muzyki dawnej Tibiarum Scholares w tym roku weźmie udział w konkursie w Będzinie. Jest to międzynarodowy konkurs kolęd i pastorałek. Zgłosiliśmy także zespół do konkursu w Kaliszu. Mamy nadzieję, że grupy dostaną się. Mam nadzieję, że uda nam się, chociaż w formie online, uda nam się wziąć udział w konkursie. I jednym, i drugim. Ze względu na przepisy sanitarne, pierwszy etap konkursu odbędzie się w formie zdalnej. Komisje w ośrodkach regionalnych będą oceniały nagrany i przesłany materiał, a najlepsi uczestnicy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu.